Witam wszystkich po przerwie, ale szczególnie witam już teraz oficjalnie panią profesor Ewę Łętowską, byłego rzecznika praw obywatelskich, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to jest w ogóle cud boski, że udało się panią profesor tutaj do nas zaprosić na tą rozmowę. Ogromnie się cieszę i będziemy chcieli wykorzystać te minuty, które mamy, jak najbardziej. Monika Łątka i Kuba Kisiel, studenci, którzy od wielu już miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, walczą z prawem karnym. A to prawo karne dzisiaj, pani profesor, jeszcze jest takie, że ma w sobie mnóstwo takich wątków cywilistycznych. My w ogóle mamy, karniści mają taką potrzebę imperialnego podchodzenia do innych dziedzin prawa i postanowiliśmy też kompensować ludziom szkody, które ponieśli od popełnienia przestępstwa, ale ja wcześniej, pani profesor, chciałbym się dowiedzieć, korzystając, pani profesor, doświadczenia, także praktycznego w tym zakresie, czy można mówić o czymś takim jak sprawiedliwość karna i sprawiedliwość cywilna? Pani profesor, pozwolę taką historyjkę tylko, dobrze? Kiedyś pracowałem w Trybunale Konstytucyjnym i tam przyszła pani taka ze skargą konstytucyjną. Po tym, jak zmieniono kodeks karny i po zmianie tego kodeksu karnego przestało być przestępstwem takie coś, co kiedyś było przestępstwem, a polegało na przykład na tym, że ktoś komuś zamek wymienił w drzwiach. To najczęściej w takich konfliktach małżeńskich czy domowych się odbywało, że ktoś złośliwie komuś zamykał dostęp do domu. Było to przestępstwem, to było przymus wobec rzeczy, żeby kogoś do czegoś zmusić. Tak? Zlikwidowano to i ta pani, która wtedy złożyła tą skargę, była bardzo wkurzona, mówiąc, że ograniczyło to jej prawo do sądu, do sprawiedliwości, bo ona nie chciała po prostu odszkodowania za te wymienione drzwi, tylko chciała, żeby tego męża nieszczęsnego ukarano. Trybunał Konstytucyjny powiedział wtedy, że to ustawodawca będzie decydował o tym, czy to będzie sprawa cywilna, czy karna, czy ktoś będzie ukarany, czy tylko dostanie odszkodowanie. Czy jest coś takiego jak prawo do sprawiedliwości karnej i prawo do sprawiedliwości cywilnej? Moim zdaniem oczywiście tak, dlatego że po pierwsze trochę inaczej działa prawo karne, ma trochę inną specyfikę, ale to Państwo o tym lepiej wiedzą niż ja. Ma pewną specyfikę prawo cywilne, jeżeli chodzi o środki działania, sposób działania, procedury, to też wszystko wiemy, bo tego nas uczą na studiach. Ale na przykład to, czego nie wiemy, a co na pewno istnieje, to jest jeszcze zupełnie inne myślenie sędziego karnego i sędziego cywilnego. Dalej jest pewien habitus, no, w którym działa sędzia cywilny i sędzia karny. O, to zostawiam, no bo to znowu tym się zajmują socjologowie. Tak. Szkoda, że prawnicy tego nie wiedzą, dlatego że wtedy jakby wiedzieli, to by się trochę lepiej łapali we własnej materii, którą się zajmują. Ale jest jeszcze trzecia rzecz. Mianowicie to nie jest całkiem tak, że z punktu widzenia konstytucyjnego to jest wszystko jedno, najważniejsze, żeby był jakieś prawo do sądu. Prawda, że w wielu wypadkach tak jest, w wielu wypadkach tak się mówi, pisze, jest mnóstwo orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych w tym duchu, ale są też i inne. I są również orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, no prawda, że nie ostatnie, ale z roku... Pomijmy to ostatnie. To milczenie. Ale ja dam nawet sygnaturę. Prawda, że stan faktyczny i w ogóle sytuacja zupełnie nie pasuje do tego, o czym mówimy, ale tam powiedziano coś ogólniejszego. To jest mianowicie, to jest sprawa SK 17 przez 07 i tam doszło do takiego stwierdzenia, że prawo do sądu obejmuje prawo do sądu właściwego. No nam się od razu sąd właściwy kojarzy z kognicją. No, albo na przykład z miejscowością, że w Warszawie. Dokładnie, nie? No więc czy funkcjonalna, czy miejscowa, czy rzeczowa i tak dalej. Ale tam powiedziano coś więcej. Tam powiedziano coś takiego i powołano nawet orzecznictwo, że ten sąd, konstytucja nakazuje ukształtować właściwość poszczególnych sądów, czyli nakaz ustawodawcy, by rodzaj rozpatrywanych przez nie spraw był adekwatny do stosowanej procedury. Czyli i ja pamiętam jak przez mgłę, tylko nie pamiętam teraz sytuacji, że były takie wypadki, kiedy kwestionowano sposób oddania właściwości jakimś organom. I takie rzeczy bywają, czyli jest zróżnicowanie konstytucyjnie relewantne na sprawiedliwość powiedzmy cywilną i sprawiedliwość karną, ale jeszcze coś chcę powiedzieć. Ale my mamy praktyczne przykłady, na przykład ochrona dóbr osobistych, która dzisiaj jest dzielona pomiędzy ochronę prawnokarną i prawnocywilną. W pewien sposób doskonalsza, tak się mówi, jest ochrona cywilno-prawna. Panie profesor, ale ja przerwę.
A te dobra osobiste to co? Bo słuchają nas może studenci, którzy nie wiedzą jeszcze, co to jest. Nie wiedzą dobra osobiste. Dobra osobiste to są takie związane z człowiekiem pewne cechy, które my mamy, które są emanacją mojego człowieczeństwa, mojej godności ludzkiej, no takie, one mnie identyfikują. Ja mam imię, ja mam nazwisko, ja gdzieś mieszkam, ja mam prawo do prywatności. Kontaktów z innymi. Z innymi, to o czym Państwo mówili teraz w poprzedniej części zajęć. Mam i co więcej jeszcze, jeżeli już przy tym jesteśmy, ta kategoria dóbr osobistych się coraz bardziej nam rozszerza. Temu sprzyja również orzecznictwo sądowe, zresztą notabene Polskiego Sądu Najwyższego też. Była ostatnio duża awantura na ten temat między dwiema izbami, do tej pory trwają skutki, ale w ogóle generalnie rzecz biorąc ta plastyczność zakresu ochrony dóbr osobistych powoduje jednocześnie ową nacisk na konkurencję, bo przy niektórych sytuacjach praktycznie jest pójść drogą karną, przy niektórych drogą cywilną. Przy czym to trochę zależy też od ludzi. Dlatego, że jeżeli my mamy w społeczeństwie takie nastawienie punitywne, to znaczy takie, że człowiek jest taki, no bo ja wiem, nie chodzi mi o to, żebym ja dobrze ułożyła moje stosunki z otoczeniem, tylko żeby mi, krótko mówiąc, sprawiedliwości stało się zadość. Otóż to wtedy w takim wypadku oczywiście będzie nacisk na środki prawnokarne. Dlatego, że środki prawno-cywilne są nastawione na to, żeby uładzić stosunki w społeczeństwie, żeby w drodze proporcjonalnego ważenia jakoś zrównoważyć te interesy, które ze sobą kolidują. Więc oczywiście, odpowiadając na Pana pytanie, oczywiście jest nacisk na przykład ludzie w ogóle wolą, gdy idzie o ochronę dóbr osobistych, ochronę prawnokarną. Natomiast oczywiście nauka będzie opowiadała, że doskonalsza jest ochrona, bo jest bardziej zróżnicowana, bardziej zniuansowana ochrona poprzez prawo cywilne. No, ale jeżeli my do tego jeszcze dołożymy kwestię długotrwałości i ja bym powiedziała czynnika ludzkiego w orzekaniu, to ja bym nie wiedziała w gruncie rzeczy, komu co bardziej zalecać. Trochę to zależy też od lokalnego obyczaju. Także w każdym razie, a pytanie kluczowe, czy jest taka sprawiedliwość karna i cywilna? Oczywiście tak. Czy myśli Pani Profesor, ja wracam do tego społeczeństwa naszego, czy myśli Pani Profesor, że to jest właśnie jakaś potrzeba wśród nas, żeby ktoś moralnie został potępiony, niezależnie od tego, że ma mi zapłacić? Ależ oczywiście, są przecież badania socjologiczne stosowne. Robi takie badania, ja akurat jestem pod pewnym wrażeniem, pani profesor Jakubowska-Branicka z Uniwersytetu Warszawskiego, która od lat w powtarzalnych cyklach badań zastanawia się nad skłonnościami społeczeństwa polskiego. I jej ciągle wychodzi, że my się lokujemy w grupie, my się lokujemy, że przeważają, statystycznie rzecz biorąc, w społeczeństwie takie autorytarne nastawienia, z tym, że to się w tej chwili ostatnio troszeczkę to zmienia, nie chcę w to wchodzić, bo to poboczna rzecz. Ale jeżeli my mamy do czynienia z jednostkami, które uważają, że tak, zło powinno być potępione, a zło jest to, czego nie wyznaję ja, czyli to są jeszcze antypluralistyczne nastawienia, no to my oczywiście, że mamy nacisk na prawo karne. Mi przypomina jeszcze, Pani Profesor, to myśmy w poprzednim tygodniu rozmawiali o możliwościach mediacji w prawie karnym. Ja sprawdziłem sobie cyfry, czyli statystykę. Wiecie, jak to wygląda? Ja mówię Wam, jest 305 tysięcy skazań. No strzelajcie, Monika Kuba. Ile skutecznych mediacji było w tym samym okresie statystycznym? Promile. Proszę? Pewnie jakieś promile. Jak Wam się wydaje? Ja bym może młodzi ludzie są bardziej optymistyczni, Pani Profesor. 10 tysięcy. Ja bym poszła, nie wiem, może 100? 1300 tysiąc haków. W sumie mediacji było 2600. Połowa z nich się kończy sukcesem. Udana mediacja wymaga czasu. Jeżeli ktoś chce tylko sobie odfajkować mediację, no na przykład mediowane postępowania rozwodowe. Ja przecież w swoim czasie, ja mam za sobą aplikację normalną ze zdanym egzaminem, to ja trochę wiem, jak to wygląda. No to przecież to jest czysta formalność. Tam nikt naprawdę tej mediacji nie chce zrobić, bo tą mediację to musi trwać. A jeżeli to się tylko odhaczykuje, no to wtedy żadna mediacja, no to formalność. No tak.
Tak samo jak konsultacje społeczne wszelkiego rodzaju, proszę Państwa. A pan profesor, ja mam pytanie takie trochę inne, no bo specyfika prawa cywilnego i prawa karnego zakłada, że pojęcie winy się tam trochę różni i to zawinienia. Oj, bardzo. I chodzi mi o to, czy nie istnieje ryzyko, skoro sąd karny będzie orzekał w tych sprawach, no teoretycznie na podstawie kodeksu cywilnego, ale również tą przesłankę zawinienia będzie analizował... Kodeksu cywilnego? No, już mówiłem, bo Kuba wyprzedził troszeczkę nasze myślenie, mianowicie, że my mamy w kodeksie karnym możliwość orzekania też jako takiego środka kompensacyjnego obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdy. Kuba, mów dalej. I chodzi mi o to, czy to nie będzie generowało jakiejś takiej niesprawiedliwości, nierówności, że sąd karny będzie w swoim rozumieniu zawinienia i winy rozstrzygał o problemach w zasadzie z pogranicza do prawa cywilnego i prawa karnego. Mówisz, że będzie orzekał o szkodowaniu i zadośćuczynieniu. Tak, tak. Problem polega na tym, że akurat sędzia karny jest, gdy idzie o winę, znacznie lepiej kwalifikowany do badania subtelności duszy ludzkiej niż sędzia cywilny. Dlatego, że dla sędziego cywilnego wina w gruncie rzeczy, jak na wasze gusty i obyczaje, jest niesłychanie zobiektywizowana. Przecież my mamy nawet, my cywiliści, my mamy nawet pojęcie winy anonimowej, czyli która w gruncie rzeczy sprowadza się przy deliktach. Tak. Że nie, w danych warunkach przyzwoicie działająca, bo to przeważnie osoba prawna, instytucja nie powinna doprowadzić do tego, że powstała byłaby szkoda. Otóż to jest czyście zobiektywizowane, więc teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli wobec tego byśmy oddali w ręce sędziego karnego orzekanie o kwestiach winy, to on jak na gust cywilisty, on się będzie drobiazgowo mamrał w zakątkach świadomości tego sprawcy szkody i w związku z tym raczej on będzie bardziej subtelny. Ale ja zmartwię pana, dlatego że ja myślę, że akurat to nie przy winie byłby największy problem. Największy problem prawdopodobnie byłby przy związku przyczynowym. Dlatego, że karnik ma w to wpracowane w głowę związek przyczynowy conditio sine qua non. W związku z tym najlżejsza postać otarł się w ogóle o sytuację, już jest, krótko mówiąc, tą sytuację wciągnięty. A cywilista powiada, nie, u mnie to tylko adekwatny związek przyczynowy, typowe następstwa. I tu się teraz zaczyna rozgrzebywanie, to co wy robicie przez winę. Teoretycznie, jeżeli jest dobry cywilista, bo ja w życiu... Dobra. To nie będzie... Mają tylko karniści, panie profesor. Tak. To nie będzie, to teoretycznie dobry cywilista powinien, że tak powiem, wyżyć się z kolei w rozdrobnianiu związku przyczynowego. Czyli krótko mówiąc, to są różne sposoby myślenia. Ja miałem nadzieję, że Monika będzie walczyć w obronie jednak z obiektywnego przypisania skutków w prawie karnym, nie? No jakoś tak cisnęło mi się na usta, ale nie chciałam się kłócić z panią profesor. My też potrafimy rozróżniać w tym związku przyczynowym, bardzo, to naprawdę. Ja o tym jestem bardzo dobrze przekonana. Problem polega na tym, że oczywiście to, co my wynosimy ze studiów jako przekonanie o tym, jak powinno funkcjonować to całe nasze imaginarium prawnicze, to w zestawieniu z obserwacją rzeczywistości później zderza się bardzo boleśnie. Dlatego, że znów ja mam niesłychanie manicheistyczny stosunek do prawa. To znaczy ja uważam, że to jest błąd naszego wykształcenia, że my się uczymy zawsze o tym, jak być powinno. A lekceważymy to, że prawo zawsze, nieuchronnie w społeczeństwie bywa po prostu wyzyskane przez kogoś, kto może sobie na to z tych czy innych względów pozwolić. I jeżeli wobec tego prawnik, który jest zainteresowany prawidłowym użyciem narzędzi prawnych, o tym nie wie czy nie chce wiedzieć, no to on wtedy jest bezradny wobec tego rodzaju zjawisk. Jest i w związku z tym my jesteśmy wtedy, mamy niesłychanie zubożone instrumentarium, ale to jest jakby powiedzieć, przepraszam bardzo, zupełnie odrębny problem, ja nie chcę w to wchodzić. Panie profesor, ale tak właśnie patrząc, jak się ten prawo karne z tym prawem cywilnym krzyżuje, nie? No właśnie sądy karne i w tych sprawach karnych zaczęliśmy orzekać odszkodowania, zadośćuczynienia, często odkrywając kodeks cywilny po latach, bo to trzeba teraz zarknąć. A jakie fajne odkrycia tam można? No, bardzo fajne i czasami takie kłopotliwe, ale czy dostrzega pani profesor też elementy karne w prawie cywilnym, żeby było troszeczkę jakiejś równowagi, na przykład, żeby jakaś, czy jest gdzieś jakaś represja w prawie cywilnym, albo myślenie prewencyjne?
O, prewencyjne, to ja zaraz panu powiem, jakie, panu profesorowi, jakie prewencyjne, ale najpierw jedna, czyli jest wielki, historyczny, mający ogromną literaturę, spór, który zresztą ma już w tej chwili historyczne znaczenie, ale który ewoluował przez wiele lat na tle artykułu 412 kodeksu cywilnego. To jest przepis, który dotyczy, uwaga, instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, która to jest klasyczna jeszcze rzymska instytucja, która jest taka dosyć sformalizowana, ona ma takie stypizowane sytuacje. I jedną ze stypizowanych sytuacji jest to, że ten, kto się wzbogacił, wzbogacił się w sposób, dawniej się mówiło, niegodziwy, niesłuszny, teraz niegodziwy. I teraz na czym polega problem? W klasycznym bezpodstawnym... I jeszcze tylko, pani profesor, przerwie, chodziło o to, że wtedy mu się zabiera to, co się tak, bezpodstawnie... Ale zaraz, tak, ale problem polega na tym, że mu się zabiera i zwraca temu, kto został zubożony. Ale jeżeli teraz oni są in delicto pari, czyli są jednocześnie w delikcie i jeden i drugi, to wtedy powiadano coś tak nie całkiem. No, to oni coś zrobili i teraz tak po prostu... Pani profesor, weźmy przykład. Jeden handlarz narkotykowy ukradł drugiemu, tak? Oszukał go. Dodatkowo musi oszukać, znaczy narkotyki, no bo jak ukradł co innego. Nie ukradł, no oszukał go w cenie narkotyków, tak? No albo proszę pana, albo zawieramy jakąś umowę, oświadczenie niegodziwe, jakieś, no że prawda, że ja się z panem namówię, że pan kogoś nabije, a pan sobie... No. Na przykład. I później się pokłócimy i pan pójdzie do sądu. No więc oczywiście to są naprawdę poważne problemy. Były na przykład za Polski Ludowej, to był problem handlu dewizami na przykład. O tak. No to był. I teraz element karny. Przepadek. Otóż do klasyków należy umieszczenie przepadku, znane wam państwu określenie, przedmiotu świadczenia. Przy czym nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to było dosyć skomplikowane od strony konstrukcji, ale w pewnym momencie za Polski Ludowej ten właśnie przepadek był niesłychanie spenalizowany do tego stopnia, że w ogóle mówiono, że to jest instytucja w ogóle obca prawu cywilnemu, bo już nie zachowała żadnych cech zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, tylko jest kompletnie ukształtowana jako czysta represja. W tej chwili ona istnieje w kodeksie cywilnym, ale ukształtowana, złagodzono na skutek kilku zabiegów redakcyjnych, złagodzono tę myśl, ale tak samo następuje przepadek. I więc tu są elementy penalne, tak. Ale mają państwo elementy penalne znowu przy państwu bardzo dobrze znanym zjawisku nawiązki. O, no właśnie. Nawiązka jest takim świadczeniem, które z jednej strony ma oddziaływać na sprawcę, no żeby nie grzeszył więcej, żeby była jakaś dolegliwość. Z drugiej strony, uwaga, bardzo silny element, który występuje u was w prawie karnym, a do którego chyba prawo karne niezbyt chętnie się przyznaje jako do zjawiska wstydliwego. A mianowicie, kara jest po to, aby zrobić przyjemność poszkodowanym. No, mówimy o takim, opowiadamy to ładnie, że to jest takie zadośćuczynienie, tak, że mu jakoś tam mamy... No, to zadośćuczynienie, no ja bym... Ale jest takie sformułowanie, zaspokoić poczucie sprawiedliwości, jest takie, rzeczywiście. No, ale przepraszam bardzo, to jesteście czystymi hipokrytami wtedy w takim razie. No oczywiście, że jesteście hipokrytami, bo pod tym się mogą kryć bardzo brzydkie rzeczy. Zemsta. I tak. Zemsta, chęć dokuczenia. I tu jest znowu problem proporcjonalności. Znowu nie wchodźmy w to, bo to jest za dużo. Ale znów przeciwko właśnie na to remedium, to jest ten cały modny prąd, który dotyczy tej takiej sprawiedliwości wygadanej, wynegocjowanej. To on ma między innymi zapobiec temu złemu zjawisku, o którym w tej chwili mówię. No więc, ale macie państwo, oczywiście, że jest mnóstwo elementów penalnych w prawie. Kara umowna. Kara umowna, która przecież jest w gruncie rzeczy środkiem wzmacniania dyscypliny wykonania umowy, ale w zależności od ukształtowania, jakie są przesłanki jej skuteczności, ona może być bardzo spenalizowana. Na przykład jest odwieczny problem. Czy kara umowna się należy tylko wtedy, kiedy była szkoda, to wtedy jest substytut naprawienia szkody, czy ona jest po prostu elementem czysto obiektywnym, popełniłeś delikt cywilny,
karę dostajesz umowną. Proszę bardzo. No więc macie mnóstwo takich rzeczy, ale zresztą ja chcę jeszcze coś powiedzieć. My jesteśmy współcześnie, państwo są tego świadomi, mówiąc o tych wszystkich środkach, które u was zaczynają wchodzić w prawo cywilne. Nam się zrasta system prawa, to znaczy nam się zlewają te obszary regulacji. I zresztą do tego się przyczynia bardzo mocno system ten, no ja się tym bawiłam kiedyś, tam multicentryczny, to znaczy pójście jeszcze w kierunku ochrony praw człowieka, prawo europejskie. Dlaczego? Dlatego, że odszkodowanie, które w prawie cywilnym orzekamy wtedy, kiedy została wyrządzona szkoda, jest w polskim prawie jest niesłychanie, ja bym powiedziała, sformalizowane, zresztą to utrudnia życie sędziom, jako teoria różnicy. Trzeba porównać stan majątkowy przed, stan majątkowy po szkodzie. Odejmujemy, wychodzi nam ile tego powinno się zapłacić. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli my mamy Strasburg, który orzeka również jakiś sankcje pieniężne, to my mówimy czasami zadośćuczynienie, czasami mówimy odszkodowanie, ale tak naprawdę to jest jakaś kwota et pleja orzeczona, która zdaniem sądu z jego praktyki jest jednocześnie odstraszająca dla sprawcy, a jednocześnie daje jakąś satysfakcję temu, kto szkody. Czyli my mamy jeszcze ciśnienie z zewnątrz na to, żeby zmienić nasze przyzwyczajenia, gdy idzie o taką XIX-wieczną wizję wymiaru sprawiedliwości. A pani profesor, ja tak to mam pytanie. Czy pani profesor tak to jest przeciwnikiem uwzględniania interesu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym albo minimalizacji go jeszcze bardziej? Czy jeszcze bardziej rozszerzania? Wiecie, ja się nad tym z tego punktu widzenia nie zastanawiałam, tylko, ale mogę odpowiedzieć inaczej, no bo nie miałam okazji, ale ja się zastanawiałam nad tym, w gruncie, wiecie co, to jest pytanie o jakie społeczeństwo jakie my chcemy mieć społeczeństwo. Jeżeli my chcemy społeczeństwo otwarte, budowane na konsensie, budowane na spokoju społecznym, to chybaśmy powinni dążyć do uwzględnienia, przynajmniej takiego uwzględnienia interesu poszkodowanego, żeby on nie wychodził z sądu z przekonaniem, że krótko mówiąc, on był najmniej ważnym elementem, który służył tylko uruchomieniu tej całej machiny. Mhm. To jest bardzo ciekawy problem. Ja się tak nad tym specjalnie nie zastanawiałam, ale ja myślę, że nasz wymiar cały sprawiedliwości, wy macie do tego naturalną tendencję, jest niesłychanie paternalistyczny. No bo jest państwo, które wymierza karę, bo musi ukarać, zrobić porządek. I kto wie, czy takie nastawienie nie powinno być jakoś łagodzone innymi chęciami ze strony, znaczy jakimś elementem, który by był dzwonkiem alarmowym dla sędziego, uważaj, bo ci za łatwo to idzie. Pani profesor, ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Jak szeroko możemy rozumieć poszkodowanego? Czy tutaj mówimy też o osobach, które są powiedzmy pośrednio poszkodowane przez przestępstwo chociażby? Dlaczego o tym mówię? Bo zastanawiam się, jak tutaj daleko możemy wchodzić chociażby z jakąś odpowiedzialnością właśnie odszkodowawczą w tym kierunku. Doskonałe pytanie, dlatego że jeżeli powiedziałam przedtem, że dobra osobiste, ich katalog ulega coraz bardziej poszerzeniu, to przecież on ulega poszerzeniu również przez to, że my włączamy do tego kręgu podmiotowego osób, które uważamy za poszkodowanych, osoby bliskie. I zresztą proszę zwrócić uwagę, kodeks cywilny wyraźnie, sam kodeks już normatywnie przewiduje, prawda, że on to przewidywał w taki sposób dosyć delikatny, mianowicie, że osoby bliskie są również uprawnione do uzyskania odszkodowania to zawsze, jeżeli szkoda ich bezpośrednio dotyka, ale również rekompensaty o innym charakterze, roszczenia osób pośrednio poszkodowanych, renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie. One są do tego uprawnione, ale proszę zwrócić uwagę, bo ja tak do tego zrobiłam aluzję, ale pewnie państwo oczywiście nie widzieli, czego ja robiłam aluzję. Mianowicie zrobiłam aluzję do pewnej kontrowersji, która w tej chwili istnieje pomiędzy Izbą Cywilną w orzecznictwie, a Izbą tą nadzwyczajną, tą jedną,
mianowicie w tym, że Izba Cywilna poprzez kilka stopniowo działań doszła do tego, że uznała za dobro osobiste sytuację, w której osoba bezpośrednio poszkodowana, żyjąca jak roślina, no krótko mówiąc, nie ma z nią kontaktu. Uznano, że utrata więzi z tą osobą jest również dobrem osobistym tych, jej rodziny. I krótko mówiąc, rodzina ma roszczenie cywilnoprawne o ochronie swojego dobra osobistego przeciwko sprawcy. To jest znaczne rozszerzenie oczywiście możliwości zadośćuczynienia. No i teraz przyszła w sukurs świeżo utworzona Izba Nadzwyczajna, która ustami zresztą bardzo dobrego cywilisty, pana profesora Księżaka, ja w końcu sama współdziałałam przy jego awansie naukowym w którymś tym momencie, bardzo dobry znawca bezpodstawnego wzbogacenia na ten przykład. No więc i on w związku z tym zrobił takie rozstrzygnięcie, w którym się wycofał z tego dotychczasowego. Ale ja powiem, i teraz uwaga, nie robię żadnej polityki, ale patrzcie Państwo, do czego to wszystko doprowadza. W sytuacji, w której akurat zachodzi taka okoliczność, że jeden jak i w takim fundamentalnym problemie, którym mamy do czynienia, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden skład chce odejść od tego, od ważnej sprawy, było i huk był na ten temat komentarzy przecież publicznie, chce odejść od tego, to rany boskie, to się przecież bierze siódemkę, robi się mieszane składy i się dochodzi do jakiegoś wspólnego wniosku, żeby ludzie wody z mózgu nie mieli. A co my mamy w tej chwili? My mamy sytuację taką, że mamy jedną praktykę w Izbie Cywilnej, mamy inną praktykę w Izbie Nadzwyczajnej i teraz co? Jak Izba Cywilna będzie orzekała tak jak do tej pory, to wtedy będzie prokurator generalny zaskarżał do Izby Nadzwyczajnej, żeby to uwalili i żeby zrobili po swojemu. No przecież ludzie kochani, do czego to wszystko razem prowadzić. To jeszcze się może mogą włączyć w to w karniści, bo w tym pytaniu Moniki jest oczywiście bardzo praktyczne, mogą być konsekwencje dla prawa karnego, bo popatrzcie sobie, no przecież spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, na przykład wypadku komunikacyjnym, to prowadzi właśnie do sytuacji, że moja osoba najbliższa cierpi, ale nie tylko ona cierpi, ja cierpię, bo to jest dotyka także najbliższych osób. Oni są też pokrzywdzeni, tak rozumiem myśl, o którym pani profesor mówi, tak? Tak. My do tej pory nie myśleli takimi kategoriami. No to zaczniemy tak myśleć. Zobaczymy, co Izba Karna orzeknie w związku z tym. Zobaczymy, no co to. Proszę pana, w normalnych czasach jak czasach, to by się zebrała cała gromada, przepraszam bardzo, ludzi, którzy się znają na rzeczy i by normalnie podjęli uchwałę tak jak po Bożemu, jak potrzeba. Myślę, że w perspektywie takiej społecznej, czy takiego myślenia, no takiego nawet zdroworozsądkowego, no to jest tak oczywiste, że ja też jestem pokrzywdzony, jak cierpi mój najbliższy. Panie profesorze, ja od razu powiem może coś, co jest związane. Ja mam kilka cech myślenia o prawie. Ja po pierwsze myślę o prawie manicheistycznie, ja już powiedziałam. Ale ja myślę również o prawie jako wielkim jednym mechanizmie. I dla mnie sprawdzianem praktycznego sensu jakichkolwiek konstrukcji prawnych jest to, czy te konstrukcje, one mogą być bardzo piękne intelektualnie, ale jeżeli one z uwagi nawet na poziom wiedzy panujący w społeczeństwie albo poziom oportunizmu, który istnieje w społeczeństwie, nie dadzą się zrealizować, to jakby powiedzieć, ich piękno nie idzie w parze z ich efektywnością. Tutaj zresztą aluzję czynię do pana, ale to już jest inna historia. W związku z czym, nie no, piękno. Znaczy, ja się zastanawiam nad efektywnością, panie profesorze. O, dokładnie. No, proszę pana, ale do tanga trzeba dwojga, to pan musi, oni muszą chcieć tańczyć z panem. Otóż w związku z tym dla mnie system prawa jest systemem wspólnym. I dlatego na przykład, jeżeli ja decyduję o wykładni, to dla mnie wykładnia ta jest dobra, która mi włącza. Przecież zwróćcie Państwo uwagę, jesteście karnikami, ale w prawie karnym też macie pojęcie, no może nie akurat w klasycznym, ale macie w tym karno-skarbowym, czy jak ono tam się nazywa, macie pojęcie tych odpowiedzialności solidarnej. Tak, jest taka instytucja, no że można obok skazanego też odpowiadać. A wiecie, karnicy kochani, co to jest odpowiedzialność solidarna? No musicie na to zajrzeć do cywilistów. I to znów, przecież ja nie mówię, żebyście stosowali kodeks cywilny, ale pojęciowo. Idee. Jeżeli ma pan w prawie administracyjnym pojęcie pełnomocnictwa,
Albo jeżeli ma pan pojęcie przedstawicielstwa, no gdzie pan sięgnie? No oczywiście do systemu prawa cywilnego. I wtedy znów to, a z drugiej strony to jest taka radosna radość neofitów. Jak powstał kodeks pracy, to oni się chcieli za wszelką cenę wyosobnić i nic, tylko wszystko, że oni są specyficzni i brutalni. Na tylko po swojemu. Dokładnie. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, jest po prostu wyciąganie wypustek przez poszczególne dziedziny, żeby można było wspólnie budować wspólny gmach. I to dotyczy tego styku, o którym my w tej chwili mówimy, tych problematyki, tych rekompensat, które wy macie w prawie karnym i problematyki cywilnoprawnej. Absolutnie was nie namawiam na wiarę odnoszącą się do odszkodowań, bo to jest inna bajka. Tak, tak. Natomiast ja was namawiam do takiej refleksji głębszej przy różnych okazjach nad bezpodstawnym wzbogaceniem, bo to jest instytucja... O to chcemy panią profesor teraz zapytać, tak naprawdę, ale ja, pytaniem pośrednim. To ja się już zapytam. Pani profesor, czy, bo szukaliśmy tych pokrzywdzonych takich, nie? Tam rodzina, idziemy teraz dalej. A czy można powiedzieć, że są takie sytuacje popełnienia czegoś złego, mówię już takim językiem najbardziej ogólnym i dla cywilisty, i dla karnisty, tak, czegoś szkodliwego, żeby można było się domagać zadośćuczynienia, ale wobec wspólnoty jako takiej. Jak najbardziej. Ochrona środowiska, na przykład wypadek komunikacyjny i ktoś potem musi być leczony, no ale przecież za to leczenie NFZ płaci, czyli wszyscy płacimy. No, to może dałoby się zadośćuczynić całemu społeczeństwu, tak? Wie pan, no, co jest dobre do wszystkiego, nie jest dobre do niczego, ale zawsze trzeba zachować zasadę złotego środka. Przecież akurat różnego rodzaju nawiązki, zwłaszcza te, które są płacone, to tu był początek, które są płacone na tak zwany cel społeczny. Dobranie właściwej organizacji, która dostaje te pieniądze i która później coś z nimi robi, jest właśnie namiastką rekompensaty na rzecz wspólnoty, bo oni przecież mają w swojej działalności statutowej działanie na rzecz czegoś tam, no więc akurat ten aport pieniędzy, przepływ pieniędzy im to ułatwia. Więc ja myślę, że ja jestem jak najbardziej za tego rodzaju rozwiązaniem, bo w ogóle ja jestem, przyznam sobie, że znowu takie moje przekonanie, jeżeli sędzia, czy stosujący prawo, czy prawnik ma taką dużą skrzynkę narzędziową i tam ma dużo tych różnych narzędzi, to jest bardzo dobrze. Tyle tylko, że kłopot polega na tym, że musimy mieć również przy wymiarze sprawiedliwości jakoś tak, żeby te narzędzia były stosowane, bo jeżeli to się okaże, że jeden typ, jakby powiedzieć, rekompensat przyjmie się w województwie, dajmy na to szczecińskim, a się nie przyjmie w województwie podlaskim, no to przepraszam, no to wtedy przychodzi Sąd Najwyższy przyzwoicie pracujący, wtedy przychodzi w sukurs i coś robi. Ale to musi, więc jak jest za dużo tych narzędzi, to one się w końcu wtedy plączą, gubią się. To trzeba je rozumieć w całości jakoś, jakiegoś takiego... Jako mechanizm. Więc ja może przyznam się do swojej osobistej jakiejś takiej refleksji. Ja na przykład w swoim czasie, mi się bardzo podobało, kiedy w kodeksie karnym nastała możliwość orzekania właściwie rozstrzygania kwestii cywilnoprawnej, prawda? Żeby tak, było tak, razem. 97 rok, tak. I mnie się to bardzo podobało. No takie fajne razem. No a później to mi przeszło. Dlatego, że się doszło, że znowu, być może za szybko, bo jakiś to musi trwać, zanim w świadomości, i to nie tylko jednego sędziego, ale w świadomości w ogóle powszechnej, to jest w ogóle ciężka praca nad implementacją jakiejś instytucji. I na przykład moim zdaniem Sąd Najwyższy nic nie robi w zakresie akurat tego, żeby implementować takie instytucje, bo no dobra. Więc no i wy, i cywiliści, to wspólna wina. Są różne środki, ale w każdym razie należałoby w tym zakresie działać, bo w okresie, kiedy to jeszcze nie jest zaimplementowane, to oczywiście działa słabo. Jak działa słabo, to my mówimy, o działa słabo, to nie... Lepiej pomijmy to. Wąt z tym, nie ma co. I jakby tu powiedzieć, nie wiem, czy akurat moje rozczarowanie jest związane z tym, że nie było właściwej implementacji, w związku z tym jakoś to tak marnie to tak się objawiało. Może gdyby to dłużej potrwało, to może bym się jakoś bardziej do tego zachęciła. Ale oczywiście, że to są, i to jest, proszę zwrócić uwagę, to jest włączanie, inkluzywna budowa myśli.
w ogóle myślenia o systemie prawa. To słuchajcie, to pomyślmy o tym, no właśnie, o tym ale przypadku, było, czy o tym bezpodstawnym wzbogaceniu. Ale anegdotę Państwu opowiem, bo to z mojej własnej praktyki. Jak byłam rzecznikiem praw obywatelskich, teraz już tej instytucji nie ma, bo w ogóle się zmienił kodeks karny wykonawczy. W związku z tym to się wszystko pozmieniało. Otóż, jak byłem rzecznikiem, to miałam jedną ze spraw, taką pierwszych. Okazało się, że milicja skonfiskowała węgorze, które były uwędzone przez kłusowników. I uwaga, co było? Później był protokół zniszczenia tych węgorzy, że rzekomo oni je pocięli i wyrzucili. Zjedli oczywiście te węgorze, to jest jasne. Ale no i była awantura o to, no powinni tam byli to zwrócić, bo tam się później okazało, że to było nieprawidłowo, to wszystko zrobione i tak dalej. I co się pokazało? Wówczas obowiązywała normatywna regulacja, która mówiła, że zwraca się przedmiot konfiskaty na zasadach, które w kodeksie cywilnym odnoszą się do rozliczeń pomiędzy posiadaczem i właścicielem, posiadaczem w dobrej wierze i właścicielem. Proszę Państwa, problem polega na tym, że posiadacz w dobrej wierze nie odpowiada za utratę i zniszczenie przedmiotu zwrotu. Czyli odesłanie było w kompletną próżnię. I ja pamiętam, że jako rzecznik ja się o to, no jakby to powiedzieć, handryczyłam. Później to zmieniono. Zmieniono to później na odszkodowanie. Ja nie wiem, czy to jest akurat najlepsza droga, dlatego że moim zdaniem akurat tutaj powinno być chyba bezpodstawne wzbogacenie. Bo bezpodstawne wzbogacenie to jest z kolei, widzi pan to tak, jak mówimy o tej, pan profesor mówił o tej najbardziej adekwatnym ujęciu prawa, prawda? Bezpodstawne wzbogacenie jest taką instytucją, która zapewnia zwrot uzyskanego niesłusznie wzbogacenia, no bo zakładamy, że niesłusznie tej konfiskaty dokonano. Taka retrybutywność, nie? No, tak. Oddaj to, co nieprawnie dostałeś. Ale ponieważ to jest władza, przyznajemy jej pewien margines no, do błędu. Oczywiście, że jeżeli ona działa tam złośliwie, źle, z ekscesem, no i pożarli te węgorze, powiedzmy, no to co nie powinni tego robić, no to oczywiście oni wtedy działają w złej wierze. Ale dajmy na to, że one im się po prostu zepsuły i już. No to wtedy, i proszę bardzo, nie są wzbogaceni, nie ma przedmiotu. Tak. To pani profesor, ja mam pytanie, to jeszcze odnośnie do tego bezpodstawnego wzbogacenia i kompensaty. Ostatnio pojawił się, czytałem artykuł z marca 2020 roku, nowy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć kompensatę rozszerzoną. Konfiskatę. Tak. Ja się na tym nie znam, co to jest? Ale to Kuba wytłumaczy, na czym rzecz. Znaczy mogę ewentualnie, bo to jest na slajdzie powinno być. Tak, to, nie tak. Wiem, czy... to jest slajd, a prosimy o taki slajd numer... Uczciwie powiedzieć nie znam się. 10, slajd numer 10. Pokażcie, bo nie wiem. I to jest kawałek ten taki najważniejszy, na czym to miałoby polegać. Kuba, opowiedz to może, bo to będzie prosić. Tutaj chodziło o to, żeby umożliwić, bo to jest zastosowanie we Włoszech, które było zastosowane... Nie, już wiem. Żeby mafię zwalczać ogólnie. O tym czy zadecyduje sąd. Ba! I chodzi mi tutaj o konstytucyjność takiego rozwiązania, no bo... Teoretycznie, czyli muszę przedstawić dowody swojej niewinności. No, niespecjalnie mi się to podoba, no, zwłaszcza w naszych warunkach. Ale musiałabym, ja wiem, że tego typu rozwiązania funkcjonują w różnych państwach. Co to znaczy, właściciel w toku postępowania będzie mógł przedstawić dowody, a co, mógłby nie przedstawić dowodu? To wtedy zostanie mu zabrane. Wtedy mu zostanie zabrane. O Jezu, uczciwie to w ogóle to źle napisane jest. Czyli przerzucenie ciężaru dowodu też przy okazji. Tak, bo to jest ten właśnie dodatkowy. Oczywiste, że musi móc przedstawić dowody, a o tym, czy argumenty przekonujące zadecyduje sąd. No oczywiście, że sąd decyduje, no bo dokonuje oceny. No, problemem chyba najistotniejszym, pani profesor, tutaj jest to, że nie ma wyroku skazującego. Właśnie nie ma stwierdzenia winy, nie ma winy. Natomiast dochodzimy do wniosku, że majątek, no nie ma dowodów na to, że jest legalny. Wiecie co? To jest wypadek zwrotu
to jest, krótko mówiąc, wyjęcia spod właśnie, i to jest wyjęcie tak samo spod cywilistyki, bo to wtedy nie będzie, to jest zabranie spod bezpodstawnego wzbogacenia, zabranie części i wrzucenie orzekania na sąd karny. No, przy czym ja bym powiedział, że to nawet w tym kierunku jest, że... Nie podoba mnie się to. Że bezpodstawnym wzbogaceniem jest każde wzbogacenie, które nie jest podstawne. Dokładnie. Wiecie co Państwo, no to... Wiecie co, gdyby to jeszcze cywilnym sądom oddali, to ja bym jeszcze jakoś tak się jakoś może pogodziła, ale wiecie co, to może my się potargujemy. Dali sądom cywilnym dla odmiany orzekania o umieszczeniu w tym tam, jak ono się nazywa, w tym Gostyninie, tak, że to jest, tak, wszystko, tak, jest, tak, cywilnoprawne. Środek zabezpieczający, będziemy o tym dyskutować jeszcze. No to może krakowskim targiem w zamian za to oddacie to nam, co? Bardzo chętnie, pani profesor, ja mam nadzieję, że to jeszcze w takiej formie no nie przejdzie, jakkolwiek, wróćmy już, zlikwidujmy ten slajd, jakkolwiek trzeba sobie jasno powiedzieć, że instytucja przepadku jako taka, nawet w prawie karnym, jest taką instytucją wyłączoną poza zakres winy, dlatego to nie jest środek karny. Jest to zrównane ze środkiem kompensacyjnym. Ale powiedzieć, na przykład orzeka się przepadek nawet w sytuacji, kiedy czyn zabroniony popełniła osoba niepoczytalna. To również jest traktowane jako sytuacja, w której trzeba zabrać to, co jest jej nienależne. Ups, teoretycznie to powinien się tym porządnie zająć jakoś tabun konstytucjonalistów. I jakoś oni się też do tego nie palą. Ja też pamiętam, jak byłam rzecznikiem też, to tak wspominała babka Dziewic Wieczorą mniej więcej, to ja miałam podobną historię, dlatego że wtedy istniał w kodeksie wykroczeń taki słynny artykuł 59a, tak, który mówił, że przepada się narzędzia przestępstwa. Tak. I narzędziem przestępstwa, moi drodzy, były przede wszystkim samochody, którymi druki bezdebitowe się woziło. Ale to było jeszcze małe piwo, bo to jeszcze było pół biedy. Ale ja pamiętam, że ja miałam kazus, przy którym podniosłam dziki raban skuteczny. Dopiero chcieli to zrobić. W Policach to było, bo dokładnie to pamiętam. Mianowicie chciano facetowi zabrać dom jednorodzinny, dlatego że w tym domu w piwnicy urządził sobie powielarnia. Mhm. I ja dokładnie pamiętam, nie chcę przypominać, bo ani nie chcę, nie jest istotne, ale w każdym razie w jaki sposób doszło do tego, że upowszechnienie wiedzy o tym zamiarze i wciągnięcie w dyskusję na temat tego obrzydliwego pomysłu środowisk prawniczych doprowadziło do tego, że ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nazwijmy to tak bezosobowo, zrezygnowało z tego pomysłu. Mam wrażenie, że ten biedny człowiek z Polic do tej pory nie wie, że ten dom to jakby tu powiedzieć, że coś tam się rzecznik do tego przyłożył. Jednak prawnicy go... On o tym w ogóle nie wiedział, ani o tym pomyśle, ani tym działaniu. Natomiast sprawa była niesłychanie ciekawa, bo ja się wtedy powołałam, uwaga, na jeszcze ówczesną konstytucję i ochronę własności. Na to się powołałam. A przecież proszę zwrócić uwagę, w ówczesnej konstytucji ochrona własności była mniejsza i co więcej, nie było artykułu 31 ustęp 3, czyli ochrony proporcjonalnej. Nie było, a to było ewidentne wyjście poza proporcjonalność. Słuchajcie, tak, że wiecie panie, bo to ogranicze jest niesłychanie ciekawe. Wykorzystajcie jeszcze obecność pani profesor, bo ja potem chcę zadać takie już finalne pytanie, bo patrzę na zegarek powolutku. Kuba, Kuba, ja potem jeszcze mam jedno pytanie. Dobra. To znaczy, ja mam pytanie, pani profesor, może takie trochę bardziej polityczne, ale czy w obecnej sytuacji opłaca się być sędzią? I w ogóle, można nawet w ogóle, czy skoro tak dzisiaj wygląda prawo i tak jest stanowione to prawo, czy proszę powinniśmy pana, w ogóle... Ja odpowiem bardzo uczciwie. Ja się cieszę, że ja mam 80 lat. Że z uwagi na Tesla ja mam to wszystko za sobą. Czas był dla mnie łaskawy. Ale jednocześnie ja chcę powiedzieć, że na to łaskawość tego czasu złożyło się to wszystko, co ja dostałam dobrego, ciekawego, inspirującego w życiu, a co otrzymałam za sprawą mojego zawodu. A w tym zawodzie ja byłam dwukrotnie sędzią. Byłam raz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym prawie 3 lata i później 9 lat w Trybunale Konstytucyjnym. I to były lata, w których jakby tu powiedzieć, u mnie się wyrafinowało to podejście do prawa.
ono się skupiło, te wszystkie wątki, które jakoś mi przez życie płynęły, czy to w akademii, czy jeszcze nawet na rzeczniku, te różne historyjki, które były, one się później, jak byłam sędzią, spięły. Także to jest niesłychanie inspirująca praca, ale z drugiej strony, ja Państwu też chcę powiedzieć, to jest praca, w której nie wolno, a to chyba i Pan Profesor to też tak samo wie, w której jedna jest rzecz, nigdy nie jest Państwu dane satysfakcja w momencie, kiedy coś człowiek robi. To najwyżej można tylko później z perspektywy czasu powiedzieć, a nie mówiłem, a miałem rację, a coś się zrobiło. Natomiast w momencie, kiedy to się robi, to człowiek ma tylko użeranie się z kolegami za przeproszenie i użeranie się z zewnętrznością. Natomiast od strony intelektualnej niezwykle się opłaca. Także ma pan, przepraszam bardzo, dość takie niepedagogiczne. Monika? Znaczy myślę, że Kubie chodziło też troszeczkę o to, o czym kiedyś rozmawialiśmy na seminarium, jak w takich warunkach obecnie, jak to jest skonstruowany powiedzmy system, nie wiem, aplikacji sędziowskiej, jakby to dochodzenia spania, do zawodu. Tak? Tak, dochodzenie do zawodu w ogóle, nie? Czy ma sens, żeby w ogóle startować? Tego nie wiem, ja miałam inny start. Ja mam za sobą, jak powiadam, zdany egzamin sędziowski, czyli normalny, z tym, że ja odbywałam aplikację pozaetatową, będąc już pracownikiem naukowym. I zdawałam egzamin już jako pracownik naukowy, ale ja mam normalnie zdany egzamin, także ja mam za sobą praktykę tą jeszcze tą aplikancką też. Ale to były inne czasy, więc to, tam nie było szkoły wtedy jednej tej, tak jak jest w tej chwili, i się aplikowało pod okiem mistrza, czyli patrona, sędziego patrona. Różnych miałam, ale nie, o niektórych pamiętam znakomicie i ja się bardzo wiele od nich nauczyłam. Bardziej tak, chyba Monice chyba chodzi, pani profesor, o to, czy przy takim zepsuciu konstytucyjnym drogi dochodzenia do tego zawodu należy w tym brać udział. Wie pani co, to trzeba na to sobie odpowiedzieć samemu. Dlatego, że są dwie drogi. Jest droga wielkich gestów i wielkich odmów i droga czasem Konrada Wallenroda, czasem mniejszego zła. I w gruncie rzeczy i to nie jest z mojej strony wybieg, proszę mi wierzyć. Ja nie potrafię, znaczy sytuacyjnie, kiedy mam do czynienia z jakąś sytuacją, zazwyczaj, chociaż nie, czasami też nie, ja wiem, czy tak, ale bym zgrzeszyła, jak ja bym komukolwiek do czegoś namawiała, bo to trochę zależy od temperamentu, od możliwości, od oceny szans, od wytrzymałości psychicznej. Mnóstwo różnych rzeczy. Więc dlatego, jakby powiedzieć, każdy umiera w samotności, że zacytuję cytat bardzo niemodnej powieści. O, no. To pani profesor, w zasadzie to, o czym teraz pani profesor mówi, no, jest już nawiązaniem do pytania, które chciałem zadać na samym końcu, bo nie wiem, czy pani profesor wie, ale pani profesor towarzyszy naszemu wykładowi od samego początku. Jeden z tekstów pani profesor kiedyś wygłoszony w Akademii Muzycznej był wprowadzeniem do tego, jak należy rozumieć interpretację w ogóle w prawie, tak? O trzech cechach interpretatora i tego, kto powinien być prawnikiem. No to jest to samo. No bo właśnie, to jest to samo. Absolutnie to samo. To będzie to samo. Jak po tych miesiącach, które od tego wykładu upłynęły, to było gdzieś w październiku, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, co pani profesor wtedy pisała. Ja bym chciał troszeczkę ten wykład pociągnąć dalej, czy skłonić panią profesor do takiego kolejnego kroku w tym wykładzie. Nie? On rysował taką idealną sytuację prawnika, który powinien mieć pewne cechy, żeby podchodzić do interpretacji prawa. Ale jakie zadania, zdaniem pani profesor, stoją przed tym interpretatorem w czasie, kiedy się załamuje państwo prawa? Czy ja bym to tak łącząc teraz to wszystko w jedną całość, jak mówię, ten Hieronim Bosch pokazywał piekło muzyków. Mm-hmm. Z powodu, dlatego ten obraz jest, bo pani profesor jest z nami. I bym tak może to pytanie jeszcze doprecyzował, czy mimo wszystko grać na rozstrojonych instrumentach? I jak grać na tych instrumentach, kiedy czasami dyrygenci pokazują coś kompletnie innego niż jest w partyturze. Tak? No więc problem polega na tym, że powiedzmy, jak długo można. Jest taka, ja nie wiem, to jest ładny nawet taki wiersz, to jest jakaś pieśń powstańców wielkopolskich czy coś. Musimy siać, choć grunta nasza marna. Więc
No dotąd, dopóki można, no to trzeba siać. No w pewnym momencie na każdego przychodzi moment, kiedy powiada, no nie. Ten moment bywa różny. Czasami wydaje nam się, że można było jeszcze dłużej, ale kolega nie wytrzymał czy coś takiego. Odpowiadam, nie potrafię na to odpowiedzieć. To jest kwestia indywidualnej odpowiedzi, indywidualnego wytrzymania. Indywidualnej. Ja nie chcę nawet nawiązywać do znanych ewenementów w tej chwili otaczającej nas rzeczywistości. Ale ja przyznam, że ja dosyć ze zrozumieniem nawet odnoszę się do tych ludzi, którym niektórzy przypisują łatkę reiterujących. Z tym, koniunkturalistów. Że jest... Ja wiem, czy to koniunkturaliści. Nie całkiem. To nie, nie. Koniunkturalistów to ja bym tak łagodna nie była. niech im tak dobrze nie będzie. Ale raczej tych, którzy nie wytrzymują i mówią, ja mam już dosyć. Bo to jest to pytanie, ile oni w przeszłości dali społeczności, z której odchodzą. I no, jeżeli człowiek nie może, no to nie może, no to trudno, tylko nie powinien sobie za na to pobłażać akurat w tym, za nisko ustawiać poprzeczki nie powinien w takiej sytuacji. Ale jest też tak samo jedna rzecz i to jest taki będzie dydaktyczny posmrodek tutaj będzie. Mianowicie, proszę Państwa, można bardzo wiele wytrzymać i można bardzo wiele wydobyć dzięki biegłości zawodowej. Ja zawsze powtarzam, przepraszam, to jest takie moje, że jest taka triada, że człowiek jak sądzi, to sądzi tak, ma sprzeciw aksjologiczny, no tak nie można, no tak nie może być, trzeba coś z tym zrobić, to jest w ogóle nie do przyjęcia. Drugie, know-how, to zrób tak, żeby to było do przyjęcia. Wydłub z tego coś, co się wydłubać da. Może to być bardzo sophisticated, może to być bardzo takie no, wypracowane, może nawet, tak jak powiedziałam, za trudne dla otoczenia. No trudno, ale jest, w każdym razie kupy się trzyma. I wreszcie jest trzeci moment, ponieważ to zazwyczaj jest się w jakichś zespołach. No, w sądzie to jest zawsze w zespole Boże, jeżeli jest duży skład, no to w ogóle straszne zupełnie, ale nawet jeżeli się jest, powiedzmy, no my jesteśmy tylko śrubką w tym wielkim tym mechanizmie, no to żeby ta śrubka, jakby to powiedzieć, najlepiej przewodziła ten przenosiła tę siłę na te inne to otoczenie, czyli aksjologia, know-how, in to know-how, to jest, proszę Państwa, jaka to jest radość, jak się umie coś zrobić. Jaka to jest przyjemność, jeżeli człowiek rzeczywiście potrafi, a ja jednak to zrobię. Przecież mnie się czasami zdarzało, że ja się gdzieś pomyliłam przy sądzeniu, przemachałam i tak długo w tym dłubałam, aż wreszcie znalazłam, Boże, jakie to było wypracowane, jak ja to zrobiłam, jak mi było przyjemnie wtedy. Więc to, i to jest ogromna radość i satysfakcja, tyle tylko, że to jest żmudne, nie zawsze wychodzi. No a trzecia rzecz, no to już charakter już jest, no więc to już trzeba tak trochę mierzyć, no bo to tak, no bo ja wiem, no człowiek młodszy może mniej, człowiek starszy może więcej, no. Warto być prawnikiem, pani profesor, dzisiaj? Ciężko, ale za to jak się uda, jaka frajda. Słuchajcie, tym razem panią profesor poprosiłem, to żeśmy się ugadali wcześniej, to nie to, że tak spontanicznie oczywiście, ale tym razem panią profesor poprosiłem o inspirację muzyczną dla nas. Tak. O ilustrację, inspirację muzyczną. Właśnie, to teraz może wobec tego opowiadała i pierwszy slajd. Pierwszy slajd poprosimy. Mój. Tak, więc tak, pani profesor, już w momencie, jeszcze nie mamy tego slajdu, pani profesor, już będzie. O. Tak. Otóż, proszę Państwa, tutaj mają Państwo taki, to jest Marta albo Jarmark w Wiczmondzie, Friedrich von Flotow. To jest romantyczny kompozytor oper Niemiec. I dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o wątkach prawniczych w operach, to my czasami patrzymy przez pryzmat libretta, a czasami przez pryzmat muzyki. Oczywiście w operze jest łatwiej przez libretto i tak jak mamy prawo karne, gdy idzie o opery, to mają Państwo materiału, złe, znaczy okrutne kary, proszę Państwa, tortury, no w dużych ilościach. Brodnie, krew się leje. W ogóle, no, ale przy cywilnym jest jeszcze fajniej. Dlatego, że przy cywilnym na przykład ten Marta albo Jarmark w Wiczmondzie to jest śliczny przykład na dyssens przy zawieraniu umowy o pracę.
Mianowicie tytułowa Marta, która jest bogatą, rozpieszczoną dziedziczką, dla żartu na tym jarmarku angażuje się na kontrakt roczny do pracy u sąsiedniego bogatego właściciela ziemskiego. Ona oczywiście myśli, że to jest wszystko zabawa i żartuje, a on twardo egzekwuje, podpisałaś, idź do roboty. W związku z tym, i to jest bardzo ładny przykład, dlatego że tam jest później taki ładny dialog między nimi, że ona, prawda, tutaj na żartę, a on na serio, i tak dalej. Otóż to jest jedno z wielu przedstawień w operze odnoszących się do użycia kontraktu. A to są przecież kontrakty o zaciąganiu się do wojska, bo na przykład Nemorino w Napoju Miłosnym albo tam Tonio w Córce Pułku, a to różnego rodzaju kontrakty małżeńskie, tam przyrzeczenia małżeństw i tak dalej, i tak dalej. Można w ogóle zrobić cały piękny wykład o prawie cywilnym i różnych kontraktach w operach. I to jest jeden taki wypadek kontraktu pracy, dissens. W związku z tym można sobie posłuchać, jak to wszystko wygląda, jeżeli chce się posłuchać całej opery. Natomiast ja wybrałam, uwaga, proszę o drugi slajd, ja wybrałam najbardziej znany fragment tej opery. To jest taka ballada o ostatniej róży lata z opery Marta. I mają tutaj państwo trzy wykonawczynie. I znowu, teraz będzie drugi kawałek oprawy. Jeżeli ja państwu posłałam linka do... Wszystkie, jakie są na YouTubie, od razu mówię. Jeżeli państwo sobie posłuchają to, które ja wybrałam, to jest Erna Berger, bardzo dawna śpiewaczka, ale moim zdaniem najpiękniejsze wykonanie akurat tego fragmentu, to w jakiś sposób, trzyminutowy utwór, to niedługo, państwo widzą, jest jakaś interpretacja. Mogą państwo wybrać dwie inne śpiewaczki sobie już sami na YouTubie. Joan Sutherland, też wielka gwiazda, zupełnie inaczej operująca głosem, trochę inna instrumentacja i tak dalej. I wreszcie René Fleming. Jeżeli państwo są miłośnikami filmów i znają państwo film Trzy billboardy za Elbing, to ta właśnie pieśń, ta właśnie ballada, i w tym wykonaniu René Fleming, żyjąca gwiazda z Metu, śpiewa coś, co jest powracającym refrenem w tym właśnie filmie. I ja uważam, że najprościej jest zaśpiewana ta właśnie czarno-biała Erna Berger, no, która się zaangażowała się właśnie w wyniku dyssensu i nieumiejętności wyplątania się z niechcianego kontraktu w operze Marta i w związku z tym musi odcierpieć roczną pracę przymusową, no o tym też, a jak chcecie państwo pracy przymusowej, to ja inne opery też mogę jeszcze jakieś znaleźć, bo też jest, w operze jest wszystko. Nawet o prawie wyborczym jest też. Nikta opera, tak, też jest. Ale to już temat na inne opowiadanie. A ja chciałam państwu powiedzieć, jesteście, proszę teraz pokazać mnie, bo coś będę pokazywała. Tak. Już. O, chcę państwu pokazać. To jest, proszę państwa, książeczka pana Ernsta Pidde, która mówi o ringu Nibelunga w świetle karnego prawa niemieckiego. Pan Pidde był prawnikiem, był sędzią. Zresztą z jakimś w czasie hitlerowskiego okresu też jakimś tam czynnym. Ale w każdym razie to jest bardzo zabawne i muszę państwu też powiedzieć, że jeżeli państwo chcą mojego pióra, bo się pochwalę, ja mam różne publikacje, proszę państwa. Mam również publikację, recenzję z tej książki. Ona była umieszczona w czwartym numerze Państwa i Prawa z 1985 roku. Czwarty numer. Napisałam tę recenzję wspólnie z mężem i rozważaliśmy właśnie straszliwe pominięcie przez autora problemu kota w butach, proszę państwa, ponieważ to rzeczywiście nam się nie podobało, dlaczego inne zwierzęta tutaj występowały. On tutaj pomijał jakoś ten moment. Proszę państwa, do czego zmierzam? Państwo mnie zapytali, czy warto być prawnikiem. Warto również dlatego, że prawo może zabawić. Może zabawić miłośnika opery, może zabawić kogoś, dla kogo, powiedzmy, tego typu asocjacje mają pewne znaczenie. Ja państwu w każdym razie bardzo gorąco życzę dużo zabawy z prawem. Panie profesor, ogromnie dziękujemy.
że pani profesor ja do nas nam towarzyszyła na tym wykładzie. Bardzo dziękuję za ten pomysł. Nie wiedziałem, że taka książka jest o pierścieniu Nibelungów. Ależ proszę pana, jest jeszcze Jezu, a jest jeszcze i Lohengrin, jest jeszcze też. Ja mogę to panu pokazać, bo ja mam całe pudła tego wszystkiego. Ja się muszę tylko do czegoś przyznać strasznie. Nie jestem jakimś miłośnikiem Wagnera, to jest mój problem, ale może to mi minie. Niech pan nie ustaje w wysiłkach, jeszcze pan młody, to jeszcze pan powinien się do tego przekonać. Naprawdę warto. Znakomita rzecz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana prezesa Zabłockiego, który dołączył do nas tutaj, widzę pan prezes Zabłocki. Ten jest też znawcą, jakby powiedzieć, różnych rzeczy literacko-muzycznych. No więc pewnie się, jak nam otworzą kiedyś to zamknięcie, to się pewnie spotkamy znowu w operze. W każdym razie napisał, że praca prawnika ciężka, ale warto, więc w tym sensie tutaj jesteśmy. Mniej więcej ja tak samo. Wszyscy zgodni. Pani profesor, ogromnie dziękuję. Dzięki Monika, dzięki Kuba. Wszystkim Państwu dziękuję bardzo. W takim razie i spotykamy się za tydzień, a za tydzień będziemy mówić o środkach probacyjnych i szczególnego gościa będziemy mieli po to, żeby porozmawiać o dozorze elektronicznym, czyli właśnie takiej karze, którą człowiek wymierza sam sobie, bo musi siedzieć w domu, nikt go nie pilnuje, a on siedzieć musi. Jeszcze raz Pani profesor, bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu. Do widzenia Państwu, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Gdzie ja się wyłączam? O, już nie streamujemy. Pani profesor, jeszcze raz ogromne dzięki. Dobra, dziękuję. Za pomoc. I widzimy się w czwartek 30, przypominam Pani profesor, o tych wyborach rozmawiamy. Wieczorem, 17:15, także zapraszam. Pani profesor, ja bym chciała tę operę z wyborami. Które co? Opery. Pani profesor mówiła, że jest opera, gdzie można w wyborach posłuchać, to ja bardzo chcę. Mam nagrania. Mogę tylko znaleźć, spróbować opis. Może znajdę coś na YouTubie, bo to jest cienka czerwona linia, to jest fiński kompozytor. Okej. Okay. Dobra. Ale może chcecie o Harvey'u Milku, to też mogę wam znaleźć operę. Proszę to bardzo chętnie, Pani profesor. To liczę na linka na Messengerze w takim razie. U mnie tego towaru to dużo. Dobra. Tak, jakbyście widzieli, jakie tło Pani profesor potrafi tam mieć u siebie w domu z tymi płytami, to po prostu szkoda. Do widzenia. Dziękuję bardzo Pani profesor, do widzenia. Do widzenia. I dzięki, słuchajcie, fajnie było. W takim razie się widzimy dzisiaj o 18 z tego wniosku. Tak jest. Dobra, trzymajcie się, dzięki. Dziękujemy. Do widzenia.